Zresztą to Wiktor, nasz już kolejny odcinek 524, czwartkowy, jak wiadomo. Ogólnie temat związany z tym, co wcześniej było, mogę też podruszyć, bo to jest odcinek po odcinku, że serwera nie utworzę z przyczyn kosztownych, poświęcając czas temu, bo sorry, ale no tutaj czas, który włożę, no to nie powiedzmy, że o, 2 dni maksymalnie. To nie 2 dni. Tydzień, miesiąc, zależy. Zależy od tego, czy jeszcze bym nie musiał samemu robić pluginów. No to już wchodzi czas taki dodatkowy, że o, plugin zrobię tu i tu, musi być tak i tak skonfigurowany. To powiedzmy, nie wiem, nauce programistycznym, powiedzmy w Javie, no to jest po prostu posiedzenie na YouTube trochę poradników i lecisz, po prostu lecisz. Ale wiadomo, to są pluginy. Bo one mogą działać, ale nie muszą na swoje napisane. Są te programy do pisania, to tak dalej. Kurno, no. Jak dla mnie, gdzie mam naukę nawet, teraz mam wolne. Super, mam teraz wolne, no to ponagrywam sobie, pomontuję. Patrzę na taki czas. A to sorry, nie zrobię coś takiego, bo mi, jako mi się nie opłaca. Po pierwsze. A po drugie, związane z tym, że no, czas, pieniądze, a czas jako u mnie to jest dużo ważne jeszcze ciągle, więc w programowaniu i po co, nie wiem, jeszcze jakichś techników bym musiał, coś takiego, to są koszta później, jakby ten, po co ktoś by chciał, nie wiem, Bedwars, to albo Skywars, trzeba samemu jeszcze robić, budować mapy budowniczych, mieć nie kopiących jedno do jeden z Hypixela, jak niektóre serwery, a po prostu dobra, stworzyć jakieś swoje fajne. I to tyle. No właśnie, ale to wszystko jest związane z tym, że no, ale trzeba się siedzieć długo, precyzyjnie, robić takie rzeczy, bo na odwalcie to każdy by mógł. Jakby na odwalcie to nie jest jakiś problem, tylko po prostu no, robić to. Kurde, to jest jednak kawał zachodu. A nawet stojąc na komputerze, to trzeba liczyć się z tym, żeby na pluginy były. Pluginy, no to wiadomo, popiera się po prostu na komputer, no to jest już inna rzecz, ale powiedzmy, nie wiem, takie. No takie w tłumaczeniu, że to i to, że powiedzmy tak i tak robisz, a nie inaczej, no to wiadomo. Ale też tu cię pod generalnie te. Trudno jak to nazwać, bo wiem jak o co mi chodzi, ale jak to tak powiedzieć, że dobra, na komputerze tak dalej, ale tak, zrobienie w Doru logować się, otworzyć port, go jeszcze pozabezpieczać, nie wiem, wykupić na domenę IP, powiedzmy, serwera, na to IP takie, powiedzmy, komputerowe, gdzie jest, jak jest twoje IP, tak dalej, to też trzeba by wykupować, powiedzmy, to za IP to się rośnie, patrz, nie wiem, 40 złotych lub 20 złotych, nie pamiętam już ceny. Na pierwszy rok to jest 10 złotych, chyba tak? No, chyba 10 złotych około za pierwszy rok, a później nie wiem, 50 złotych, no to to na rok, to by mnie nawet nie bolało. Tylko powiedzmy taki serwer, gdzie to powiedzmy, nie wiem, na jakichś hostach i tak dalej, no to oni powiedzmy 100 złotych, bo przykładowo trzeba ramy i tak dalej, bo ramy są potrzebne na serwerach, jak w pluginach i tak dalej, bo niestety, bo jak nie wiem, jakby to na serwer był pod kity, no to kit jest to jako plugin w Essentialu, no to Essential trzeba instalować to wszystko, no to jest kupa roboty. To jest kupa roboty, bo trzeba siedzieć w, nie wiem, notatniku, może na to robić.
To nie jest problem w notatniku robić, ale z drugiej strony tak. Trzeba jeszcze mieć, nie, może i odpaloną stronę lub Minecrafta, bo trzeba jeszcze pisać ID, pisać ID temu, jaki potrzebny, na jaki czas, tam trzeba chyba w ms, czyli w milisekundach, coś w tym stylu, a żeby to było powiedzmy na 2 dni, no to trzeba podać tyle milisekundach, ile potrzeba i tak dalej. To jest wszystko związane z takim konfiguracją, powiedzmy, o, żeby było efficiency 1, no to musi efficiency powiedzmy 2 wpisać lub jedynkę, żeby jak odbierze to, że efficiency jest 1, zresztowane lub z dwójką kilo, powiedzmy, no to też trzeba w tym posiedzieć. I oczywiście permission exe, no to jest horror po prostu, no bo w tym bardzo długo trzeba siedzieć, bo powiedzmy permisje trzeba dawać graczowi, powiedzmy adminowi, moderatorowi i tak dalej, i właścicielowi, powiedzmy założycielowi, jakby była taka ranka. To powiedzmy, nie wiem, gracz, żeby mógł Enderchest odpalić, no to trzeba plugin Enderchesta, takiego tego, jeszcze dawać to permissiona, powiedzmy open, powiedzmy kropka Enderchest z tego i takiego pluginu i tak dalej. To też jest na to czas poświęcony, że no hello, przepis, no trzeba to napisać, trzeba to wpisać, a powiedzmy, że plugin samemu się jeszcze robi, to już jest tak nazwanie tej komendy, że dobra, powiedzmy, o, także tak, OC to jest oczywiście Enterchest lub tak i tak dalej, że coś w tym stylu, lub help, żeby działał, no to help, no to wiadomo, to będzie mi i tak dalej, tak jest set, ale powiedzmy, żeby help nie działał lub nie wiem, coś innego, powiedzmy list, żeby nie działało, bo list to jest ono, powiedzmy ja jestem, bo no, to jest jakby robisz hosta na sieci internetowym, czyli że drugi komputer jakbym miał, mogę wejść, bo to wejdzie mi przez to, ale tu chodzi o to głównie, że no tak, jeszcze powiedzmy jeszcze jest lepsze w tą stronę, że takie, o właśnie, właśnie, bo jest coś takiego jak macie na sobie login i że tutaj postawisz hasło bla 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 bla, prawda? To jeszcze ten plugin trzeba, on w permisjach jest normalnie defaultowo ustawiony, że już gracz może, a powiedzmy, żeby powiedzmy później gracz, który ma premkę, żeby wziął, pisał powiedzmy premium, że łączy mu konto serwera z kontem premium, jakie jest Minecraft, powiedzmy ten, że nie musi za każdym razem wpisywać, to też jest jakby takie pluginy są, ale powiedzmy na takie premium coś w stylu płatny jest, od razu jest płatny i on nie wiem, czy nie kosztował, albo on kosztuje dużo, albo mało. Jak chciałem jeden, to chyba kosztował wtedy 300 zł, to było, no sorry, na serio, gdzie może sposobne na komputerze, gdzie powiedzmy za to kupon można płacić na internet, trzeba to, że on jest przedstawiony inaczej i że 300 zł wydasz na już serwer, na pełnoprawny jeden plugin, to jest wszystko kosztowne, wszystko wszystkim, a jakbym jeszcze, no właśnie, i to tak jakby ten serwer się rozwinął, że powiedzmy byłoby Skywars, i tak dalej, i takie powiedzmy, żeby odrobić się rank, i tak dalej, no to trzeba MC, sklep taki, że totem, to jest też plugin, i tak dalej, go trzeba konfigurować i trzeba to jeszcze zainstalować jako firmę, i tak dalej, to jest już dalsza część takich rzeczy, albo map designerów, czyli to, którzy designuje powiedzmy mapy, powiedzmy ktoś buduje fajne mapy, żeby to było na Minecrafta jeszcze, zbudować, przekopiować, jeszcze zapłacić takiej osobie, że no dobra, super, masz hajs, no i dziękuję, no to jakby tak rozwinąć dalej serwer, no to koszty to są już ogromne. Tak jak Hypixel, no to on ma takie rzeczy, bo to no, stać ich, bo to jakby wcześniej powiedzmy miałem VIP-a, bo z tego kupiłem, okej, okay, jak kolega widział, to on sobie kupił VIPa Plus, no to chciałem, nie że ja chcę, że on będzie chwalił, że jest ręką po prostu, że VIP Plus, o, że jest to lepszą ręką,
że po prostu kupiłem MVP Plus. Nie z takiego powodu, bardziej z tego powodu, że większe korzyści są, większe niż już VIP nawet. Nie wiem, nawet robienie i tak dalej. I więcej profil na Skyblocka. To są już takie korzyści już za rankę premium. I takie rzeczy jeszcze jak na zawsze rankę lub na 30 lub na 14 dni. To co się robi na takie rzeczy to są... No kurna, wchodzi się mocno już powiedzmy w takie rzeczy robienia, no to hello, no to... Tutaj jestem, mam nadzieję, że tak zostanie. Nie będą przynajmniej na mnie wściekłe. To są takie rzeczy, no powiedziawszy, wchodzące, że no dobra, robisz to tak, tak, tak i koniec, kropka, ale no patrząc po tym, no robi się to bardzo dużo rzeczy, że powiedzmy serwer staną, albo jakby ja to zrobił, no to ja jeszcze to muszę zrobić, żeby były burdery najlepiej, takie granice, że przechodzi to do kolejnego, że tak dalej, żeby powiedzmy oddzielić to wszystko, albo te takie pluginy, żeby nie można lag machina robić i tak dalej, to żeby nie było na serwera wywalanie anti-DDoS, to wszystko, to jest wszystko wchodzi w pluginach, wszystko w domenach, to są rzeczy bardzo, a dla mnie by to bardzo byłoby męczące, bo siedzieć w tym to jest jedna rzecz, robić to jest już druga rzecz, bo powiedzmy jak nie ma takiego pluginu, no kurna, no to hello, robisz taki plugin, a tutaj no co zrobisz? No nic nie zrobisz. Nie wiem, jakbym miał zrobić, no to tutaj, no to trzeba u mnie mieć litość, żeby mi się chciało robić coś takiego, bo to dla mnie sens jest mały. Dla mnie to jest sens mały tego, a jeszcze kurna, nie wiem, stary. Albo robić to wszystko, to jest Jezu. Jak dla kogoś, no to fajnie, spoko, że postawi sobie, będzie grać i tak dalej, ale patrząc pod perspektywę takiego założyciela, serwera, właściciela, no to idzie to troszeczkę na barki, bo trzeba dużo rzeczy zrobić, żeby o, zaraz będzie bug, no to, że raz szybko zmieniamy bug, lub powiedzmy bug byłby w pluginie, no to trzeba plugin naprawić, to wszystko trzeba napisać na nowo, kilka linii, jak to plugina. To jest bardzo dużo. To jest... Nie wiem, jakbym siedział, no to spoko, no to fajnie, może byłby serwer stworzony, ale tak na dłuższą metę? Mech. Dla mnie to jest mech, bo mi się nie chce. Mi się nie chce, bo dla mnie to jest zbyt... Dla mnie to jest zbyt dużo marnowanie czasu, którego poświęcam już znaczycie na YouTube'a, że takie rzeczy robię, no kurno, no. Tutaj zrób serwer dla widzów. Jakby każdy może mówić, ale serwer dla widzów to tak jak ktoś utworzy, powiedzmy coś, co jest tym problemem i tak dalej. Powiedzmy nie siedzi ta osoba powiedzmy w sieci jako taką pluginowej, czy powiedzmy takiej rzeczy, że po prostu nie wie o co chodzi. Albo się, że taki tam, o tutaj jest postawienie serwera, niczym, bo wystarczy, że zapłacisz i plugin, no ale tak, pluginy. Wcześniej jeszcze dostęp do Nerdchesta, trzeba dopisać linijkę. Wcześniej mieć, nie wiem, homey i tak dalej, no to trzeba dopisać też linijki. Też trzeba robić limitacje na homey. I nie wiem, limitacje przez... Jaki jest cooldown, no nie? To jest robota i robota sama, a nie, że... O, tak o iż to tyle. Może gotowe... Wszystkie gotowe pluginy są na homey na to wszystko, ale... Wchodzisz w ich konfigurację i trzeba zmienić pod własne właściwości, własne wszystko i jeszcze dopisać w premisji to wszystko, ale... I dla mnie to jest po prostu męczące, bo mi się niechętnie chce takie rzeczy robić, niechętnie. Bo to jest jednak ciągle... robota robotą, ale to jest robienie i robienie takich rzeczy. No to trzeba siedzieć, trzeba to, tamto zrobić. Jak ktoś, nie wiem, zrobi jakąś tam rzecz, nie wiem, nie wiem, jakiś bug, bug i plugina jakby były, no to tak. Bo jeżeli to jest serwer, nie taki podzielony na kilka serwerów, że bug
To jest jeszcze Bullcourt, że tam, Jezu, jakbym na to patrzył, no to tak, Bullcourt łączy powiedzmy serwery, że tak dalej, czyli na tym serwerze, jakby to był serwer 1, że tutaj powiedzmy, to jest jakby sezon 9, no to jest serwer 1. Ktoś by chciał na serwer powiedzmy 8 wejść, no to trzeba, powiedzmy to byłby NPC lub nie wiem, kompas, no to zmienianie, no to Bluecord powiedzmy to ci przejdzie na drugi serwer, czy na drugą jakby maszynę zrobioną pod ten serwer, to trzeba jeszcze tam, nie może być jeszcze to samy, ten sam port, czy nie może być, chyba ogólnie jest taki 2, 5, 5, 6, 5, to jest chyba główny, nie pamiętam, to jest albo taki główny, albo to jest 2, 5, 5, 6, 6, 5, lub taki jest, nie pamiętam, ale chyba ten to jest główny, no to trzeba go zamienić powiedzmy 2, 5, 7, 5. Powiedzmy o 1, albo jak taki jest serwer, to trzeba, nie wiem, 8, 5, 6. To trzeba wszystko robić. Kurde, trzeba to wszystko robić. Żeby ktoś se zagrał. Jednak, no tak bym siedział w tym Minecrafcie, wszystko miał. Ale mogę powiedzieć prosto. Jest to dla mnie marnowanie czasu, bo jak na 5 osób robienie serwera jakoś porządnie, no to sorry. Foreli jeszcze anty-cheata robić, bo nie wierzę, tak jak mam koleżankę, kolegów, którzy by cheatowali, mieli wywalone, że przyniosę rozgrywkę, a innym jeszcze, więc jeszcze trzeba anty-cheata samemu to robić. Kurwa. Jakby to chciał, no to chętnie, okej, okay, można byłoby zrobić, ale jeżeli to jest tylko po to, że zrób serwer, koniec, kropka, to nie jest nic trudnego. No to jest tak, jakby ktoś nie siedział w robieniu serwerach i nie wie, jak to wygląda, że są to graniczne rzeczy, że dużo trzeba zrobić. Dużo rzeczy. Nie tak, że 5 rzeczy i zrobione. Nie. To nie jest tak. To nie jest, że wykupujesz po prostu serwer i o, już. Powiedzmy z pluginami. Trzeba plugin dawać, bo dużo osób nie ma premium i trzeba zrobić logowanie w tym, bo powiedzmy jak nie masz logowania, to ktoś się wpisze, nie wiem, mójnick.pl i wejdzie sobie jako właściciel serwer. No tak nie ma to wyglądać i to jest jak dla mnie bullshitowe, że tyle rzeczy trzeba robić i tak dalej, bo no to postępowo wchodzisz bardzo w duży post, bardzo dużo mocno się wchodzi w takie rzeczy, żeby bo zabezpieczać, pod anti-DDoS robić, to jest nie jakieś tam, ho, minutka. Żadna minuta. Jakby nawet, jakby to programista robił, to trzeba, wiadomo, żeby to jeszcze specjalnie napisać ten plugin. Chociaż, żeby to działał, albo jakiś serwer stworzony 16.5, żeby serwer 16.5, 1.17, 1.17.1, 2, 1.18, 1.18.2. Takie rzeczy, te pluginy działały na takie coś, a nie, że no. I to tyle. To jest. To jest dla mnie. Jak dla mnie to jest dużo marnowanego czasu, bo tak czy owak, to jednak robiąc takie serwery, no to jest już czas poświęcany. Lub powiedzmy, jeżeli widzowie powiedzmy było, nie wiem, 200 osób i tak dalej, no to okej. Okay. Stworzysz taki serwer i spokojnie masz utworzony serwer i robisz, a jeżeli nie masz utworzonego serwera, jeżeli masz utworzony serwer po prostu na 5 osób, no to 100 zł wydanie na miesiąc to się nie opłaca, lub na 10. 10 to spoko, ale wiadomo, miesięcznie trzeba ten hajs wydawać jednak. Nawet za to, że ja już ze Spotify korzystam, to że rycem się dogadam, żeby jak się miał kieszonkowy znak, żeby Spotify spłacać i tak dalej, no to już tam i co, ja jeszcze miałbym rodzice powiedzieć, o rodzice weźcie przelewać o 100 zł więcej, bo ja serwer założyłem. Jak miałem założyć serwer, wiesz, on musi za siebie zarabiać już. Że on musi, jakby nie wiem, pierwsze 2 miesiące lub 3, żeby on jeszcze nie mu, że nie może, żeby odrabiał chociaż część, a później żebyś sam na siebie zarabiał, powiedzmy robił profity już na to. Że tam, to trzeba, to jest bardzo, kurde, na dużo roboty, a nie, że takie 5 minut, że jak, powiedzmy te, to się robi wszystko na tych, albo jakby jakieś skrypty, jaki skrypt by się wywalił na serwerze, trzeba go przeładować, to jest, jak ja to zobaczę, to jest bardzo dużo, a niektórzy tylko myślą, o, 5 minut roboty, no spoko. Jakby,
Nie ma co gadać, kurde, na ten temat, bo to jest... Dla mnie to jest marnotrawstwo czasu i pieniędzy jeszcze, jeżeli powiedzmy pięć osób ma zagrać. To jest marnowanie pieniędzy i czasu, którego wpakowujesz na ten serwer, kurde, no. Czy pakowujesz na serwer ten czas i że zrobiłem super. Ja się cieszę, jak pierwszy raz robię serwer lub drugi raz. Dla mnie to jest to, włączenie komputera, wpisanie portu, zagrać. To nie jest dla mnie problemem, ale po co? Jeżeli mam 5 osób grać, to nie opłaca mi się serwera robić. Po prostu nie opłaca mi się. A nam już odcinek wyszedł, więc co? Widzimy się na dysku. Trzymajcie się. Hej.